Magda Żakowska, dzień dobry. Słonecznie i z każdym dniem coraz cieplej. Tak w dużym skrócie brzmi dzisiejsza prognoza. W nocy pochmurna pogoda utrzyma się na zachodzie i na północy. Na Kujawach i Pomorzu zanikające opady deszczu. Natomiast w pozostałych regionach zachmurzenie małe i umiarkowane. Uwaga kierowcy, nad ranem w pobliżu rzek i jezior mogą tworzyć się mgły. O poranku na termometrach od 11 stopni na zachodzie do 4 na krańcach wschodnich, a mgłą sprzyjać będzie słaby wiatr. Jutro najwięcej słońca na zachodzie, południu i na wschodzie. Na północy i w centrum chwilami chmury, ale bez opadów. Na wybrzeżu i Suwalszczyźnie od 15 do 18 stopni. Na krańcach zachodnich cieplej 23-24. W regionie wieczorem zanikające opady, zwłaszcza w zachodniej części województwa. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, ale bez deszczu. Ciepło o poranku 10 lub 9 stopni. Jutro od rana słonecznie, no i ciepło 22-23 stopnie. Wiatr zmieni kierunek na południowy, powieje słabo i umiarkowanie. Na barometrach spadek ciśnienia, jutro będzie 1016 hektopaskali. W czwartek nawet bezchmurna pogoda. Ciepło od 11 stopni w nocy do 25 w ciągu dnia. W piątek dalszy wzrost temperatury. W nocy nawet 14 stopni, w ciągu dnia 25-26. W sobotnie popołudnie będzie upalne i nadal bardzo pogodne. A zatem nie tylko kwiecień przynosi pogodowe skrajności. Na początku miesiąca opady śniegu i temperatura spadająca poniżej zera, a pod koniec tygodnia fala pierwsza tej wiosny, fala upału. Do zobaczenia!